chciałem zapytać Pana o dualizm. Państwo mówiliście dzisiaj o tym w swoim raporcie. Również ten temat się pojawiał podczas wystąpienia panelistów. Dualizm, czyli wydaje się, że to jest jedna z najważniejszych, czy podstawowych problemów polskiego biznesu. Dualizm, państwo, biznes. Niewątpliwie mamy problem taki, że jest dualizm postrzegania jakby przedsiębiorczości. Mamy zarówno sfery rządowe, które są bardzo otwarte na przedsiębiorców i realnie starają się im pomóc. Dzisiaj gościłem w panelu pana ministra Haładyja i to rzeczywiście wiem, że jest człowiek, który stara się deregulować, stara się po prostu tworzyć warunki lepsze dla przedsiębiorców, a niewątpliwie mamy też siły polityczne, które nie ufają przedsiębiorcom, które traktują przedsiębiorców jako taką, no niestety, ale grupę trochę do eksploatacji, do wyciągania po prostu z nich pieniędzy potrzebnych do finansowania różnych programów rządowych. Problem jest taki, że ta mentalność taka właśnie wroga w stosunku do przedsiębiorców ma bardzo długą tradycję, a rzeczy z długą tradycją niestety ciężko jest wykorzenić. I tu rzeczywiście jest bardzo duże zadanie, ciężko właściwie powiedzieć dla kogo, czy dla polityków, czy może większe dla przedsiębiorców, ale żeby się wzajemnie poznawać, żeby edukować jedną i drugą stronę i też żeby wśród młodych Polaków zaszczepiać taką pozytywną wizję przedsiębiorczości, żeby oni nie stawali się kombinatorami, jak to czasem się przedsiębiorcy postrzega, ale uczciwie pracującymi, płacącymi podatki Polakami. A jak pan sądzi, bo kto powinien wyjść z tą inicjatywą przełamania tego dualizmu? Padały takie stwierdzenia, że państwo powinno być bardziej pod tym względem aktywne, jako po prostu dysponujące większą siłą, większymi możliwościami. Niewątpliwie jest dużo, dużo większa jakby rola państwa do wykonania, dlatego że to ono jest regulatorem. To ono de facto definiuje te stosunki społeczno-gospodarcze. Natomiast to nie może być tak, że zostawiamy jakby całą odpowiedzialność na politykach, dlatego że ich trzeba właśnie edukować, trzeba im pokazywać, czym ta przedsiębiorczość naprawdę jest i że bez niej po prostu Polska nie będzie działać prawidłowo. To jest też rola ogółu obywateli. My jako republikanie wierzymy, że państwo to jest wspólnota obywateli. Ta sfera polityczna jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem jednak ogółu społeczeństwa, więc musimy promować takich ludzi, którzy dobrze rozumieją przedsiębiorczość, wybierać takich polityków wreszcie, którzy są otwarci na tych przedsiębiorców i chcą z nimi realnie współpracować, którzy rozumieją, że polski mały czy ten średni biznes to jest prawdziwy twórca PKB, prawdziwy twórca miejsc pracy. Pojawił się jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, mianowicie zmiana mentalności biznesu. To był jeden z ostatnich głosów, że polski przedsiębiorca nie chce kombinować, tak jak to wcześniejsze pokolenie, załóżmy, było, no, żyło w innej rzeczywistości. Polski przedsiębiorca chce płacić podatki w Polsce, wypełniać swoje zobowiązania i chce się zajmować swoim biznesem. Czy to jest ten element taki pozytywny, czyli tylko jakby trzeba teraz znaleźć odpowiedź z drugiej strony. Jak rozumiem, nowe prawo bardziej przyjazne przedsiębiorcy, bo wydaje się, że z drugiej strony, czyli z punktu widzenia biznesu, jest taka otwartość na zmianę mentalności. No niewątpliwie, ja bym to nazwał, to co się dzieje w ostatnich latach, taką trochę rewolucją ambicji i godności. Czy Polacy jakby dojrzewają, widzą jak jest na Zachodzie, coraz częściej jeżdżą po świecie i mają dobre wzorce. I teraz oczekują, że państwo dzisiaj ułoży im te stosunki gospodarcze na równie wysokim poziomie. I to jest ta wyższa ambicja. Ona doprowadziła w zeszłym roku chociażby do gruntownej przebudowy sfery politycznej. I myślę, że tutaj jakby odpowiedzią państwa powinno być oczywiście dorównanie do tego poziomu wyżej, ale też przede wszystkim właśnie takie przestawienie myślenia. To nie chodzi o to, żeby gonić króliczka. Znaczy, to dla nas nie może być incydentalne, takie, że bo teraz ktoś ma jakieś oczekiwania, to musimy je zrealizować. Trzeba mieć świadomość, że przedsiębiorczość, czyli tworzenie jakiejś wartości dodanej, to jest clue Polski jako wspólnoty, tak? Znaczy my bez wytwarzania jakichś produktów, dóbr i usług nie będziemy mogli działać. Więc to powinno być jakby esencją działania, esencją polityki. Układanie stosunków gospodarczych tak, żeby one działały jak najlepiej. Ja mam nadzieję i widzę rzeczywiście, że to się poprawia. Znaczy to postrzeganie biznesu jest coraz normalniejsze, bo dla mnie normalność to jest właśnie to, że się pozwala ludziom działać i podejmować ryzyko. Miejmy nadzieję, że dokona się też taka zmiana pokoleniowa, tak jak się dokonała powiedzmy właśnie wśród przedsiębiorców, bo rzeczywiście mamy to nowe pokolenie, które już jest uczciwe, ambitne i tak dalej. I teraz miejmy nadzieję, ja w to wierzę, że tak będzie, że się dokona zmiana pokoleniowa, mentalnościowa właśnie wśród polityków. No ale to jest rola po prostu nas, wyborców, żeby wybierać takich polityków, którzy odpowiadają na nasze ambicje.